Hej, hej, kochani. Witam serdecznie w kolejnym rzucie oka. Tym razem na kowbojskie życie. Słuchajcie, symulator bycia kowbojem. Zobaczymy, co słychać. Jak widać, gra w języku polskim. Więc już plusik, nie? Zobaczymy, co będzie dalej, słuchajcie. Jedyna rzecz, którą zrobiłam przed rozgrywką, to przyciszyłam muzykę i dałam napisy, tak, żeby pojawiały się oprócz głosu jakby napisy. Więc zobaczymy, jak to będzie. No ale miał być polski. No, czuję się oszukana już na wstępie. No, oszukali mnie. But I don't need that. What I need is my act of ownership. After the pardon, I got a letter telling me that I inherited a ranch from an uncle I barely knew. No, czuję się średnio wprowadzona w historię. Czuję się na razie oszukana. Miało być po polsku. No, napisy włączyłam specjalnie. I co? I nic? I nie ma? Let's get it over. The papers are probably in the sheriff's office. Słuchajcie, obejrzymy to do końca. Ale ja zaraz stąd jakby wyjdę. Powtórzymy tą grę jeszcze raz. Dobra, wyjdźmy do głównego menu. Tak, jestem pewna. Zmieńmy sobie opcje jeszcze w rozgrywce. Ja nie wiem, czy to zadziała, nie? W tej rozgrywce możemy tutaj zmienić. No to ja zmienię to. Off. No jest język polski wybrany jak nic. No jest zastosuj. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz nowa gra. Jak nie będzie języka polskiego, no to po prostu przewiniemy, tak? Po prostu przewiniemy ten filmik. No i ciekawe, co teraz? Dalej to samo. No, czuję się jakby oszukana troszeczkę. Tak na początek. Dotrzyj na swoje rancho. Okej. Co my tu mamy? Tak trochę ruszam się, tak trochę, powiem wam, kwadratowo bym powiedziała. Jeszcze jedna rzecz. Czy ja mam możliwość jakiegoś... Jaki loading? Opcje mi daj. Opcje sterowania. Czułość trochę zmniejsz. Tak, zastosuj. Bo trochę mnie... Dobra. Chyba jeszcze, co? Chyba jeszcze. Słuchajcie, z niektórymi grami idzie naprawdę łatwo, miło i przyjemnie, a tu idzie tak sobie. No, no cóż, no takie życie. Takie życie. Najbardziej mnie boli to, że na samym początku... No co z tego, że mamy język polski, jak nie mamy języka polskiego, nie? To takie oszustwo troszeczkę. Drodzy Państwo, oszustwo. Ktoż Pan jest? O, teraz jest napis. No, ale za to Pan nic nie mówi. Lokalni bąsiek są oni uzbrojeni. Jeśli chcesz rozpocząć nowe życie, musisz o nich zawalczyć. Nasi strażnicy nie mogą Ci pomóc. Jedyne, co mogą zrobić, to dać Ci trochę amunicji. Okej. Okay. Śledź zadania wciskając H. Okej, okay, zdrowie. Od lewej widać. No średnio, bo zdrowie to jest raczej serduszko. Głód to będzie ta noga kurczaczka obgryziona, tak? To będzie pragnienie, a to wytrzymałość. No to trochę wam się tutaj pokićkało. Coś wam się popiórkowiło. Ha, to były zadania. Tam się jedno na drugie nałożyło. Słuchajcie, tak, że jakby nie ogarnęłam. O, sprzedawca. Pani coś ma. Ja mam tylko trochę broni. O, tu też. Pani ma jakieś nasionka. Okej. Okay. O, mój rancho jest tam. Dobra, ja mam tam dotrzeć, tak? A pan tu? Co pan robi? Też sprzedawca. O, rzeczy różnych plus pistoletów. No dobra.
To pobiegnijmy na to ranczo, a nie wiem, czy 200 metrów na piechotę to jest dobry pomysł, czy niekoniecznie. Jeszcze pada. Jeszcze pada. No deszcz jakby to tylko kreski lecące z nieba, nie? Ale co tam? Nie będziemy się czepiać. No, grafika może nie powala, ale paskudna też nie jest. O, zbóż. Nie wiem jak. Mam zbóż, ale klikam i nic się nie dzieje. Spacją podskakujemy, z shiftem biegamy szybciej. Dobra. To tyle wiemy na razie. Tyle na razie wiemy. No dobrze, dotarłam. Ale bandyci okupują moją farmę i co? Ja tak do nich idę i ja jestem bez broń. A, mam broń. I co? I już ich wygoniłam? Ludzie, jak to się przeładowuje? R-ką. No. No. Troszeczkę mi, że tak powiem, przylagowuje. O, pięknie mi poszło. Przeładujemy sobie, bo ja gdzieś widziałam jeszcze chyba trzeciego. Gdzieś... Tu mi gościu lata. Chodź, gościu, chodź. A jakbym kucnęła? Słuchajcie, problemu z celowaniem nie ma nawet na stojąco. No i pięknie. Nie było wielkiego dramatu. Możesz przywołać konia wciskając O. Dbaj o zwierzęta, by statyki były wydajne. Okej. Okay. Ale ja bym chciała od pana wziąć rzeczy. Ale dlaczego kup? I tak muszę przeciągać, żeby wziąć wszystko? Kiszka, panie. No to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. I teraz co? I teraz to tu? Okej. Okay. Czyli to sobie... Zrobimy tak. Tu mi jeszcze jeden gdzieś... padł. Ja tu gdzieś jeszcze jednego miałam. No tu gdzieś był z brzegu. No i co? I zniknął, wziął był? No wsiorbało gościa. No, najzwyczajniej w świecie gościa wsiorbało, słuchajcie. No, tu gdzieś jednego jeszcze ustrzeliłam. Ja chyba się nie będę przejmowała takimi szczegółami, nie? Zobaczmy jeszcze ten drugi. No, dwójka. I czego nie mogę dwójki wziąć? Jedynkę mogę, dwójki nie mogę. Może nieistotne. Może nie powinnam wiedzieć. Może to powinno być 2, a to 3, a to 4, a tam to jakieś 5. Masz potrzebne narzędzia. Dotrzyj do pobliskich drzew. No, mam tu drzewa, no i? I pociachajmy drzewa, tak? No dobrze, proszę uprzejmie. To jest uderzanie. I ja nie wiem, czy coś tu się dzieje. W sensie kompletnie nie wiem, czy ja to tnę, czy nie tnę. No ja niby w to uderzam. Ale nie widzę żadnego postępu tego uderzania. O, teraz widzę. Ludzie. No to takie... Jeszcze trzeba to zebrać, tak? Ale dobrze, że się samo z siebie rozpadło. Tylko czy to się rozpadło dlatego, że spadło? O, jeszcze tu kukurydzę pozbierałam niechcący zupełnie. Czy to spadło i się rozpadło po prostu przez to, że spadło? Podskoczę tu? Ja tam te refere kuku, nie? A przez to przeskoczę? No ludzie, jak wyjść teraz z tego pola?
No, powiem ci, że jak na razie. Wam właściwie. Boż. Kurteczka. No powiem wam, że jakoś tak... No... No jakoś pozytywnie mnie... Nie bierze ta gra na razie. A, muszę tak stanąć z nosem przy tym? Co jest? Tuż uderzam w to i... Nie, dziwne. To jest dziwne, to se znowu leci. Ja znowu będę skakać po tych polach. W sumie to nie wiem już, co miałam zrobić. Dotrzyj do obszaru miedzi. Okej, okay, to zostawmy. Pójdźmy po miedź. Zobaczmy, jak tam sprawa wygląda. No powiem wam, że jakoś... No jak zachwyca, jak nie zachwyca, nie? Po prostu. No jakby... No nie. Już ma parę takich rzeczy na początku, które mnie drażnią. To przenoszenie, jakby ta budowa... Coś mi nie gra w tym. No ale dobrze. Zasoby pojawiają się co jakiś czas, okej. Okay. No i? Ja nie wiem. I mogę w to rąbnąć, czy że jak? Czy muszę kucnąć? Okej, muszę kucnąć. Ale to się zbiera? Nie, muszę se sama nazbierać. Dobra. Nie zbiera się z automatu. A jak kucnę, to tu rąbnę w to? Tak dosyć długo to znika, ale dobra, to akurat... No i... Musiu. A, i zostaje z tego taki... grzybek, na którym pewnie będzie na nowo wyrastała miedź. Okej. No dobrze, niech i tak będzie. No dobra, coś zrobiłam. Potrzebujemy trochę kamieni, idź do kamieni. Dobrze, kamienie są obok, subcio. Działają na tej samej zasadzie? Dokładnie na tej samej. Okej, okay, tu jest kamyczek do wzięcia. Tu jest kamyczek do wzięcia. Trochę... Ja mam trochę jakoś z tym celowaniem mam. Albo ja mam jakiś problem, albo gra ma problem. To ja albo gra. Dobra, weźmy jeszcze trochę. Możesz zebrać trochę roślin. No, przez biorę tylko. A za chwilkę. Dajcie mi tych kamulków. Kamulki? I gdzie one poleciały? I co, jeden kamień z takiego wielkiego kamienia? Ja nie wiem, ile ja tego powinnam wziąć. No i... No. Dobra, tu kamień. No, ja chyba więcej kamieni podnoszę. Nie zwracałam uwagi w sumie na to, ale plusem jest to, że faktycznie pojawia się informacja, tak? W górnym rogu lewym nam się pojawia informacja, ile czego dostajemy. Aha. To ma być opuncja? Ludzie, to jest opuncja. Ten kwiatek tu, to jest opuncja. A nie taki badziew jakiś wysuszony. No ale dobrze, no nieistotne. A i to już zbieramy pojedynczo. No dobra. No dobrze, to pozbierajmy troszeczkę. Nie wiem, ile tego powinnam mieć, ale troszeczkę pozbierajmy. Dotrzyj do swojej farmy. Moja farma jest tam. Okej. Okay. No, słuchajcie. Dramatu nie ma. Jest parę rzeczy, które drażni. Ale
dajmy szansę, nie? Dajmy szansę. Narzędzia mają jakąś wytrzymałość, więc się psują. Weź kosę. Okej, okay, kosa jest 6. Tnij. To miałam ściąć? Tego się nie da, a dało się. Ja tym zbieram kłody drewna? Naprawdę? Okej. Okay. Okej. Okay. Weź plan ogrodu. Wciśnij F, aby otworzyć menu ogrodu. No i klikam F. Mapa. F to mapa. Co tu jest? Rancho. Jesteśmy tu. My Rancho, dobrze. Szkoda, że tu. No ale dobra. Co przytrzymaj, by jechać? A. I tak, taka łatwa jest, szybka podróż, naprawdę? I już jestem? Ołe? No ale F, by otworzyć menu ogrodu. No chciałabym. Tylko klikam F i nic się nie dzieje, słuchajcie. Opcje. Sterowa. Nie autorzy, sterowanie autorów to se może na końcu. Skróty klawiszowe. F jest buduj. F. Spadaj, obróć. Nie, słuchajcie, ja nie wiem dlaczego to. A teraz? No nie otwiera mi się! Bez kitu! Spróbujmy jeszcze raz w opcjach, w tym sterowaniu to pozmieniać. Może zamiast F nie mamy przypisanego P. Zróbmy P, no może to coś tam nie... Zaraz, jeszcze raz. Zapisało się, dobra. P. No dalej nie działa. Coś się wydarzyło. I nie ma jak się do tego dobrać, więc nie przejdziemy dalej, nie? Ale numer... Dobra, tu było F. Nie. A gdzie jest F? A do czego jest F używane? Bo nie widzę teraz, żeby było F przypisane do czegokolwiek. Nie, no słuchajcie, po prostu jakieś jaja. No nie przejdziemy. Nie przejdziemy dalej, nie? No nic nie mogę zrobić. Dobra, pójdziemy na to rancho tam. Może to tam zadziała po prostu. Ale no, no nie działało. Tu moja farma. No może to na terenie farmy będzie tylko działało. No nie działa. No to słuchajcie, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy rzut oka na grę. Dosłownie. Bo ja nic więcej nie jestem w stanie tutaj zrobić. B, J, K, L. O, o! Zadania. No ale to zadania zrobiłam. Mogę zarządzać. No nie mogę zarządzać. Nie mogę zarządzać, bo nie mogę otworzyć. Ludzie. Jakby to... No nie chuchu nie chce zadziałać mi. A w skrótach klawiszowych nie ma czegoś takiego jak menu ogrodu. No, nie, no, czy ja ślepa jestem, słuchajcie. Załaduj, usuw, zmień. Budowanie. Wypływanie. Na Q? No, przenieistotne. Może być na Q. Myszka F9, szybki, zawołaj zwierzęta Z. O, jest koń. F, buduj.
wbuduj nawet, a nie otwórz ekwipunek i... No, no nie kumam. No i jest ekwipunek i tabulatorem. O, konia zawołałam. Mam konia już? Mam konia! Ładny koń. Ukryj przedmiot. Może ja muszę przedmiot odłożyć? Imię kompana. Jak go nazwiemy? Bucefał. Ktoś wie? Skąd to imię? Czyj koń się tak nazywał? No ale to jakby kliknęłam na niego i wprowadź imię. Okej, okay. Czy jak klikam na konia i klikam F, to ten, a tu? Może tu trzeba gdzieś najechać, kliknąć F. Nie mogę tego użyć. Ludzie. Menu ogrodu. I teraz może F. No nijak. Słuchajcie, nijak. No przygoda z grą mi się skończyła. Nie jestem w stanie tego przejść. Słuchajcie, ja poszukam rozwiązania problemu. Może gdzieś będzie. Dobra? I zaraz do was wrócę. Słuchajcie, absolutnie nie znalazłam odpowiedzi na ten problem. Szukałam, nie ma go. Natomiast znalazłam kilka innych osób, które również narzekają na to, że to F po prostu nie działa. W związku z czym sprawdziłam za was. Nie grajcie w tą grę. Nie ma sensu. Chyba, że zamierzacie się denerwować, wkurzać. No to wtedy proszę uprzejmie. Ewentualnie jak znajdziecie rozwiązanie tego problemu, to dajcie znać, co? Może ktoś będzie na tyle wytrwały. Ten prolog jest na Steamie darmowy, więc można sobie w niego po prostu zagrać. Przekonać się, czy wam zadziała, czy wam nie zadziała. No i tyle. Ja nie wiem, czy ktoś będzie z was miał ochotę. No, gra trochę drażni od początku, a jeszcze przestaje działać w pewnym momencie menu. Ja nie jestem w stanie zrobić nic. Tak? Więc tyle. To był szybki rzut oka na grę. Gra. Słuchajcie, Cowboys Life Simulator. Tak, jestem pewna, że chcę z niej wyjść. Tak, F, uzyskać użyteczne przedmioty. Mogę. No nieistotne, słuchajcie. No dobra, to by było chyba na tyle, słuchajcie, dziś. No cóż, możemy się tylko pośmiać, prawda? Nic innego nam nie zostaje. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Dzięki za lajki, suby, komentarze. A, jak ktoś będzie miał taką wytrwałość, żeby sprawdzić, jak to menu działa, to dajcie znać. Na razie, hej, hej!